komputer. Ja o, o jeden numer. Ja na telewizor. Dokładnie. Właśnie. Ja na pięć telefonów, iPhone'ów. Słuchajcie, ten słoik spełnia wasze marzenia, prawda? Bo sobie odkładacie. Nie musicie pożyczać pieniążki. I takie oszczędzanie i takie gospodarowanie pieniążkami jest bardzo ważne dla każdego. I czy to dla mnie, czy to dla was, prawda? Cicho, tak. Słuchajcie, angażujcie się. Słuchajcie, a teraz wam przyniosę, będzie bardzo ciekawe, tylko musimy tak ustalić takie zasady. Każdy wszystko będzie liczył na pieniążkach. Ja wam przyniosę pieniądze prawdziwe ze skarbca. Bardzo dużo ich przyniosę. Proszę? Gdzie ja mogę być bogaci? Ale nie będą nasze, potem musimy je odłożyć. Oczywiście, że musimy, bo my wypożyczyliśmy te pieniądze i skarbca, tak? Każdy po kolei sobie przeliczy te pieniążki, które... Tu jest taka bardzo mądra... Ja wam pokażę. Bardzo mądra maszyna. Ta maszyna nam pozwala przeliczyć wszystkie pieniążki w bardzo szybkim czasie. Ta maszyna odróżni różne nominały. Sprawdź, czy pieniążki są fałszywe. Czy prawdziwe. Czy prawdziwe. Zniszczone pieniążki odrzuci do innej półki, a takie dobre pieniążki włoży tutaj. Przeliczy, policzy nam kwotę, tak? Ja wam zaraz przyniosę pieniążki. Każdy po kolei, jak prawdziwy bankowiec, przeliczy kupę kasy. Kupa. Wiesz co? Ja bym chciała sobie. Teraz dopiero. Ale też jest bardzo udogodnienia. A wiecie dlaczego? Bo taką kartę możemy się posługiwać na całym świecie. Prawda? A pieniążki w walizce, no jakbyśmy wozili cały czas pieniążki, no ciężko z takimi pieniędzmi, prawda? A w sklepie często kupuje wasza mama i płaci kartą? A ta karta właśnie jest połączona z kontem osobistym. To właśnie na tym koncie osobistym są pieniążki, które umożliwiają posługiwanie się właśnie tą kartą. Wszędzie, i w sklepie, i w Polsce, i za granicą, prawda? I w internecie można płacić kartą, prawda? Kupujecie coś przez internet? Ja sobie Robuxy do Robloxa. No właśnie. I też potrzebne ci było twoich rodziców konto osobiste, które ma, prawda? Muszę zapłacić. Moja ciocia mi kupiła z Korolką. Karton, tak? Czy przez... Przez Allegro. Tak, no dokładnie. Ale żeby kupić przez Allegro, no to przecież nie płaci nigdzie pieniążkami, tak? Musi je mieć na koncie osobistym. I właśnie te konto osobiste jest bardzo fajną rzeczą dla każdego człowieka, tak? Pomaga nam, ale przede wszystkim ułatwia. Gubisz kartę? To się dzwoni na specjalną infolinię i się zastrzega taką kartę i nikt nie może się nią posłużyć, tak? Dobrze, dzieci, ja was bardzo, bardzo... Gubisz telefon?